Liczy sobie ponad 200 członków, ma 16 sekcji sportowych i 3 sekcje ligowe. Klub uczelniany AZS-u Politechniki Świętokrzyskiej świętuje swoje 50-lecie. Podczas gali wyróżnieni zostali działacze, trenerzy i studenci reprezentujący uczelnię na zawodach. Profesor Adam Masalski, zapraszam. Marek Kalba. Jarosław Niedźwiedź. Nauka i sport zawsze powinny iść w parze. Taką zasadę wyznają władze uczelni, które przez lata inwestowały w infrastrukturę sportową. Najpierw powstała ogromna hala, teraz rozpocznie się budowa stadionu. To, co chciałem podkreślić, jest bardzo ważne. Wszystko to robimy ze środków własnych uczelni. Mamy oczywiście nadzieję na pomoc finansową różnych instytucji. No ale cóż, no sezon się zaczyna, no trzeba wreszcie rozpocząć i podjęliśmy decyzję, żeby zacząć. Pół wieku AZS-u to idealna okazja, by podsumować działalność klubu, a jest się czym chwalić, bo medali z imprez mistrzowskich zawodnicy przywozili dużo. 50 lat działalność sportowa rozwijała się na Politechnice prężnie. Różnie to było w różnych latach, ale myślę, że ma się czym chwalić uczelnia. Miejsca na podium imprez mistrzowskich wywalczyli piłkarze ręczni, piłkarze nożni, lekkoatleci i wioślarze startujący na ergometrze. Ci ostatni mogą poszczycić się tytułem akademickich wicemistrzów Polski.